Hej kochani, witam was prosto po prysznicu i słuchajcie, stwierdziłam, że dziś zrobimy sobie razem maseczkę. Potrzebuję oczyszczania twarzy. Znów mnie zaczęło wysypywać, mam tu jakieś ślady na policzkach i stwierdziłam, że to będzie świetny moment, żeby przetestować maseczkę, jak to Kretka mówi, krówkową. Nie wiem, to jest chyba świnkowa maseczka, nie krówkowa, nie wiem. To jest maska z węglem, taka, która puchnie na twarzy. Bubble Clay Mask. Marka to jest Eliza Wecka, podobno to jest ta oryginalna. Opakowanie wygląda tak. Zamówiłam ją z Amazona, a to dlatego, że już kiedyś u Kreci ją używałam i bardzo fajnie się sprawdziła. Pamiętam, nie wiem czy wy pamiętacie, jak byłam w Stanach rok temu u Kreci, to dodałam takie zdjęcie przed i po i tutaj też właśnie będzie przed i po z tą maseczką. Zamówiłam z Amazona, zostawię wam link na dole, jeżeli będziecie ciekawi. Bez cła, ponieważ zamawiałam z Anglii. Przepraszam was za głos, ale jestem troszeczkę przeziębiona. Mamy szpatułkę i mamy w środku bardzo żelową substancję. Widzicie to? Normalnie lata tam taka żelka. Ale już nie pamiętam, żeby to tak wyglądało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na twarzy. Dobra, ja zapnę włosy i nakładam. Ale ja lubię sobie z wami robić takie eksperymenty. Dobra, trzeba uważać, żeby ten żelek nie wyskoczył. I teraz szybko nałożę na twarz. Wiecie co? Nałożę to jednak palcem. I szybciej. Wszędzie na dół, właśnie gdzie chcę oczyścić buzię. Czoło nie jest takie złe, ale też nałożę sporą ilość. Ok, zatkam szybko maskę, żeby się tutaj nie nabąblowała w środku, bo ona pod wpływem właśnie powietrza się zaczyna puchnąć. No i zobaczymy, co się będzie działo. Czuję takie przyjemne jakby pękanie, tak jakbym czuła pękające bąbelki powietrza. I delikatnie mnie ta maska łaskocze, także czekamy dalej. Ej, zobaczcie jak to wygląda, nie wierzę w to, jakie jestem miśkie. Za każdym razem mi to śmieszy, jak... O, już mam brudną bluzkę, ale nieważne. Jak robiłam sobie to ukrycie, to też się uśmiałam. Wygląda to mega śmiesznie, jakbym była takim misiem, co jakbym miała misia na twarzy. Także czuję cały czas, że to tak pęka, że te bąbelki pękają i że tak przyjemnie mrowią mi skórę, że maska wnika w pory i że tam działa. I wygląda to po prostu mega. Zobacz, jakbym nie miała nosa. I taka jak jakiś ptak wyglądał, naprawdę. Dobra, kochani, ja posiedzę jeszcze trochę z maseczką i ją zmyję. A ja muszę wam pokazać, posiedziałam jeszcze dłużej i to jeszcze bardziej spuchło. Ja nie wiem, czy to kiedyś się zaczyna, idę już zmyć, bo czuję, że mi zaczyna skapywać z buzi. Ale to tak mega napuchło, to jest normalnie najfajniejszy test ever. Zostawcie kciuki w górę, jeżeli wam się podoba, bo przynajmniej się śmiejecie. Zobaczcie, mam okrą całą bluzkę, jak zmywałam się. Jak widzicie, buzia jest bardzo rozjaśniona. Nałożyłam na buzię tylko krem Effa Clar, także uważam, że maska działa świetnie. Ściąga pory, buzia stała się taka bardziej jakby rozświetlona, można powiedzieć. To oczyszczanie jest takie delikatne, bo rzeczywiście czujemy takie mrowienie. I teraz nawet czuję takie przyjemne mrowienie na całej mojej buzi, ale nie jest to takie ściągnięcie jak po innych maskach, takich z węglem czy z jakąś glinką, że czujemy, że skóra jest podrażniona, cała zaczerwieniona, tutaj tego w ogóle nie ma. Jest to strasznie śmieszne. Długo zmywałam tę maskę, ciężko ją zmyć, cała się zachlapałam. Także idę się zaraz przebrać, no ale chciałam wam pokazać efekt po. Niesamowite jest to, że z takiego małego żelu, z takiego żelka zamienia się to w taką wielką pianę i przez to, że tej piany było tak dużo, to uwierzcie mi, że ciężej było zmyć. To nie było tak, że to była taka, wiecie, pianka, którą przeciąłam wodą i już. Musiałam porządnie szorować tą buzię, żeby wszystko usunąć. Także myślę, że maska działa, fajnie oczyszcza, fajnie ściąga pory. Naprawdę jest to kupa śmiechu. Uważam, że to będzie super sprawa na wieczór z przyjaciółkami, jak sobie taką maskę kupicie i w kilka dziewczyn zrobicie, robicie zdjęcia na Insta i tak dalej. Super sprawa. Dajcie mi znać, czy mieliście kiedyś styczność z tą maską. Czy macie ochotę ją kupić, zamówić i tak dalej. Jestem bardzo zadowolona i mimo, że mówię, już ją testowałam z Kretką, no to używam teraz w domu i Darek się uśmiechał, jak mnie zobaczył, powiedział, że to wygląda strasznie. Zostawcie kciuki w górę, jeżeli wam się podobało, jeżeli lubicie, jak testuję dla was maski. No i kochani, widzimy się w kolejnym teście. Pa, pa! Watch as it all just disappears.